Bez specjalnego konkursu można wybrać się na wycieczkę nową trasą dla pieszych i rowerzystów w Handlówce. Oficjalne otwarcie w niedzielę, ale już dziś pierwsi rowerzyści wypożyczyli sprzęt i ruszyli w drogę. Na trasie oprócz pięknych widoków jest m.in. letnie schronisko i solarna ładowarka do telefonów. To na wypadek, gdyby ktoś chciał zrobić sobie zdjęcie. Takie widoki tylko w Handlówce, przekonywali dziś ci, którzy mimo niesprzyjającej pogody wypożyczyli rowery i wyruszyli przed siebie solarną trasą rowerową. Nieważne, że w deszczu strumieniach, nieważne, że po kamieniach. Bardzo przyjemnie, tylko trochę kamienie przeszkadzały w jeździe, ale myślę, że dużo ludzi będzie z tego korzystać. Ludzie odwiedzający nas mogą zobaczyć, jakie Handlówka ma okolice, jakie górki ładne. Ładny i pagórkowaty teren Handlówki to od dziś, a oficjalnie od niedzieli solarna trasa rowerowo-spacerowa. Ma ponad 8 km i biegnie trzema drogami publicznymi, gdzie ruch jest niewielki. Przy trasie są 4 punkty postoju dla turystów. Ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Pomysłodawcy trasy liczą na turystów i pytają. Czy trasa solarna będzie hitem turystycznym? Na pewno Handlówka ma ogromny potencjał, żeby taką miejscowością turystyczno-rekreacyjną być. Czy się stanie, no to czas pokaże. Dziś Handlówka pokazała także nową atrakcję. Przy wyciągu narciarskim Staś od niedzieli zostanie uruchomione letnie schronisko dla turystów. Tu będzie można na przykład odpocząć po rowerowej wycieczce. Będziemy czynni na pewno we wszystkie weekendy. Postaramy się przygotować napoje dla zmęczonych i coś, jakieś atrakcje, które urozmaicą ten czas przejazdu przez te trasy rowerowe. A kto na trasie naładuje już swoje baterie, ten może liczyć na kolejne urozmaicenie, czyli solarną ładowarkę, która cieszyła dziś zwłaszcza młodych mieszkańców Handlówki. Działa? Tak. Okej, kto ma jeszcze komórkę? Bardzo się przyda i to służy do podładowywania telefonu. Jak się rozładuje, to jest bardzo pożyteczne. To bardzo dobra rzecz. Na każdej przerwie tu będziecie. Oczywiście. A to oczywiście nie koniec planów, bo już wkrótce na trasie pojawią się plenerowa siłownia oraz plac zabaw. W niedzielę w Handlówce piknik rodzinny, ognisko, turniej warcabów i rajd rowerowy.